Wyniki pracy przedsiębiorstw handlowych oraz ich ocena zależą od wielu czynników, wśród których dominujące znaczenie ma kultura sprzedaży. Dobrą atmosferę po obu stronach lady tworzyć muszą przede wszystkim sprzedawcy, dzięki posiadanemu przygotowaniu do tej pracy, wyrobionym postawom zawodowym oraz cechom osobowym. A proszę pani, czy ta kanapa jest dwuosobowa? Tak, dwuosobowa. A można panu zobaczyć, jak się otwiera? Proszę bardzo, proszę uprzejmie. Czy interesuje panią pojemniczek? Proszę. Kwalifikacje zawodowe ujawniają się już w czasie umiejętnie przeprowadzonej rozmowy sprzedażowej, która doświadczonemu sprzedawcy pozwala poznać potrzeby i upodobania klienta. Ponieważ treścią rozmowy sprzedażowej jest towar, sprzedawca musi posiadać dobrą znajomość szerokiego i ciągle zmieniającego się asortymentu produktów oraz musi umieć zaprezentować poszczególne artykuły w procesie obsługi. Zawód sprzedawcy wymaga, by młodzież podejmująca tę pracę posiadała takie cechy osobowe jak życzliwość, takt, uprzejmość, dyskrecję w okazywaniu troskliwości i zainteresowania potrzebami klientów, aby przejawiała inicjatywę i szybką orientację w rozwiązywaniu różnych sytuacji, jakie stwarzają kontakty z klientami. Osoba podejmująca obowiązki sprzedawcy winna mieć zdolności do nawiązywania kontaktu z otoczeniem i łatwość wypowiadania się, ponieważ umiejętności te ułatwiają w procesie sprzedaży dostosowanie formy obsługi i rozmowy do klientów o różnych charakterach, nastrojach i wieku, wyszukanie argumentów przekonujących nabywcę, stworzenie klimatu sprzyjającego swobodzie wyboru i decyzji zakupu i pozwalają okazać każdemu klientowi jednakowe uważanie, gdyż dla wszystkich w równej mierze pracuje aparat handlu. Sprzedawcy, poza wiadomościami fachowymi, niezbędne są takie postawy zawodowe jak uczciwość, lojalność, akceptacja usługowego charakteru handlu oraz aktywność zawodowa. Uczciwość wobec nabywcy okazać należy m.in. w momencie odważania towaru i obliczaniu należności, w operacjach pieniężnych, w odmierzaniu tkaniny. Sprzedając towar przeceniony, należy wskazać wadę artykułu. Uczciwość sprzedawcy wymaga, aby był rzetelnym doradcą klienta, zwłaszcza przy towarach wybieranych spośród wielu fasonów, kolorów i jakości. I aby, świadcząc pomoc przy zakupie, miał na względzie rzeczywiste dobro klienta. Lojalność okazuje sprzedawca wobec swych współpracowników, przełożonych i przedsiębiorstwa. Nie odmawia podjęcia wspólnej pracy w sytuacjach wymagających niezwłocznego działania. Praca po zamknięciu sklepu jest dodatkowym obciążeniem sprzedawcy, ale wieczorna ekspozycja towaru stanowi reklamę posiadanych artykułów. Służy więc pośrednio w zdobyciu klienta i zwiększeniu obrotów sklepu.
Bardzo ważnym elementem postawy zawodowej jest akceptacja usługowego charakteru tej pracy. Takie pojmowanie roli sprzedawcy pozwala mu zachować poczucie społecznej ważności swej funkcji i godności osobistej w kontaktach z nabywcami. A proces sprzedaży ma różny przebieg. Niekiedy potrzebna jest pomoc wykraczająca poza podanie towaru. Pomoc, o którą klient nawet nie prosił. Sprzedawca musi zawsze zachować cierpliwość podczas prezentowania towaru, nawet wtedy, kiedy trzeba pokazać wiele egzemplarzy tego samego artykułu. Mimo własnych kłopotów, sprzedawca winien opanować zmęczenie i zły nastrój, bowiem, jak mówi stare przysłowie, nie może być kupcem osoba pozbawiona miłego uśmiechu. Korzystny wygląd sprzedawcy w połączeniu z fachowością obsługi budzi zaufanie nabywcy. A często personel sklepu jakby zapominał, że wszystkie jego czynności obserwowane i oceniane są przez klientów. Szczególnie ceniony u sprzedawców jest sposób zapoznawania nabywcy z kupowanym sprzętem. Czyli pierwsze naświetlanie rozpoczyna Pan od połowy minuty. Tutaj ma Pan instrukcję. Okulary też są. Tak, no więc okulary są dziecięce i dla dorosłych. To jest maszyna zygzak, tak. Czyli obrzuca takie, Pani dziurki, Pani tak. zrobi. O to mi właśnie chodzi, taka maszyna jest mi potrzebna. Ta maszyna ma 92 wzory i każdy wzór ma odpowiedni numerek. Każde pokrętło Pani odpowiednio ustawi. Po odpowiednim ustawieniu wystarczy maszyną pojechać i już wzór jest wykonywany. Że człowiek właściwie nic nie robi, robi wszystko maszyna. Ale jest różnica w półautomacie i w pełnym automacie, bo w pełnym automacie ma Pani, że maszyna wszystko wykonuje sama. Super automat, który w swoim programie ma zaprogramowane właśnie odwirowywanie. Cały cykl prania trzeba przepuścić do końca, to znaczy się do 12. Do 12, to znaczy po odwirowaniu, tak? Następnie nastawić na program 11. 11. Nawet przy sprzedaży tradycyjnych artykułów spożywczych zaoferowana broszura wzbogacić może ilość i jakość domowych przysmaków i potraw. Wyrobiona postawa aktywności zawodowej staje się niezbędną przesłanką wydajnej pracy sprzedawcy w sytuacji, kiedy sklepy zaopatrywane są w coraz bogatszy asortyment towarów. Pracownik o pozytywnym nastawieniu do swych obowiązków, przejawiający aktywność w procesie sprzedaży, doradzi, jaką ilość tkaniny nabywca potrzebuje na uszycie ubrania. Zasugeruje klientce nabycie oprócz żądanego naszyjnika także bransoletki i pierścionka stanowiących całość. Ustawi tak ekspozycję płaszczy i dodatków, aby harmonijnie kompletowały ubiór, a więc by stanowiło to sugestię dalszych zakupów. Lub zaproponuje klientkom przejrzenie żurnali, by zakupić tkaninę według mody sezonu. Niezależnie od przygotowania teoretycznego, sprzedawca winien na bieżąco uzupełniać wiadomości. Na rynku pojawiają się artykuły produkowane z nowych surowców i o zastosowaniu nieznanym klientom. Po to, aby udzielać rzetelnej informacji, personel sklepu uzupełnia wiadomości towaroznawcze ze swej branży, przeglądając nadsyłane instrukcje, pisma fachowe i specjalistyczne biuletyny. Szkolne przygotowanie zawodowe
ugruntuje praktyczny staż pracy, podczas którego zasadnicze znaczenie posiada pomoc, instruktaż oraz doświadczenie i przykład starszych kolegów, a także przełożonych. Stwierdziłem, że prawidłowo podałaś ten budżet, prawda, ekspozycja obuwia. Natomiast jednej rzeczy zapomniałaś, po prostu poprosić klienta, aby usiadł i Przygotowanie młodzieży do odpowiedzialnej pracy sprzedawcy odbywa się w systemie szkół różnego typu i stopnia nauczania. Są to licea ekonomiczne, licea zawodowe o specjalności sprzedawca-magazynier oraz zasadnicze szkoły handlowe dokształcające. Dobór przedmiotów zapewnia uczniom przyswojenie wiadomości z przedmiotów ogólnokształcących, takich jak fizyka, chemia, matematyka, język polski, języki obce oraz historia, które przygotują uczniów do uczestnictwa w życiu społecznym i korzystania z wartości kulturalnych. Wychowanie fizyczne służy wszechstronnemu rozwojowi ucznia, zwiększa jego sprawność w pracy i rozbudza zainteresowanie sportem. Kształceniu zawodowemu poświęcone są lekcje towaroznawstwa, księgowości, arytmetyki, organizacji i techniki handlu, a również takie przedmioty jak liternictwo i technika reklamy. Tak więc w miarę podnoszenia poziomu wykształcenia i kultury pracy personelu handlu wzrastać będzie ranga zawodu oraz społeczne uznanie odpowiedzialnej pracy sprzedawcy. Mm-hmm.